Cześć, tu Gurtank i dziś kontynuujemy rozgrywkę w dodatku do Punkillera Battle Out of Hell. Dziś zmierzymy się z przedostatnim poziomem dodatku, czyli jaskinią. Znajdź wszystkie sekretne miejsca. Niestety ja na tym poziomie nie mam zielonego pojęcia. Nie będę udawał, że mam. Kart też nie zmienimy, bo po cóż. No i zaczynajmy. Dobra, podobnie to wygląda do tej kolejki. A, ja już wiem, na co się zanosi. Niestety, na masę tych strzelców i gości z bombami. Zbroi natychmiast. Jest. To jak się do niej dostać? Musimy się jakoś dostać na tą górę, ja nie mam pojęcia jak za bardzo. Chyba, że tędy. Tak. Strzał w dziesiątkę. Dobra, zeskok na dół. Zbroja to jest must have na tym poziomie. Kapeczkami też możemy nie pogardzę. Naprawdę. Już głupi kamyczek będzie mi. Dobra, wiecie co, dam coś na nowo. Się denerwuję na darmo. Aha, to o to chodzi, żebyśmy się tu dostali, wzięli to. I poszli dalej. Nie przegięli trochę z tą odległością. Ktoś nas strzela mocno. Ci rewolwerowcy. Poziom wygląda dość... tak jakby to był ten... zrobiony z asetów kolejki po prostu. Na szybko. Co oni się nagle tacy odporni zrobili na te pociski? Kurde! Strasznie nas leją na tych poziomach dwóch, mimo tego, że mają dość prostą strukturę, to leją mocno bez litości. Aha, no to czego nie lubię, czyli skakanie po deseczkach. Thank you.
Dobra. No kurczę. Oj, fan bombonierka tam musi być oczywiście. Amunicja. Stanę się tam? O. Jakoś udało mi się wejść. No to zamrażanie by nam się przydało nawet. Nie chcę mówić jak bardzo. Bardzo, bardzo. Dużo hajsu na karty będzie. Ojojojojoj. No i wszyscy mają broń palną. Nie da wrócić po tą duszę? Da się. Super. Super. Na górę. Jakież to szczęście, że mam tą snajperkę tutaj. Znaczy, to bym strzelał i strzelał do nich. Dobra, dotarliśmy. Szkoda amunicji. Leszka nam zbloczył. Tam mamy gościa, zamrozimy go. Szaman nie wiadomo co. Aha, nam brakuje jednej duszy tylko. Lepiej nie zbierajmy tutaj, tam nam się przydadzą dalej. Skamieniałości. Może nam tutaj snajpereczki dają. Amunicję. Zmiana broni. Dusza jego zniknęła, bo nie chciałbym się w demona zamienić na pustym
checkpointcie. Aha. Nie szczędzą nam tu pieniążki. Pewnie dlatego, że boss Alastor to jest po prostu miazga. Kapeczki. Zawsze mile widziane. Może jakieś ammo? Jest ammo. Dobra, musimy wskoczyć na to. Dobra, gdzie mamy teraz iść? Bo nie zupełnie wiem, gdzie, co miałbym zrobić. Może tam? Nie. Nie zobaczyłem. No, jak nie trzeba, to nawet pomiędzy te bloczki wskoczę, tylko kurde, nie na bloczek. No, o, udało nam się. Chyba tu żeśmy się mieli dostać. Tak. Chciałbym być został zraniony przez to. Tu użyjemy trybu demona. Czemuż nie? Rewolwerowiec do piachu poszedł. O, chciałbym tą zbroję. Ale jej nie wezmę, bo nie wiem, jak się tam dostać. Dobra, tu do widzenia. Nie no, z drugiej strony na serio nam ta zbroja jest potrzebna. Nawet bardzo potrzebna. No wiem jak. I udało nam się. Gdzieś nie spojrzę, to te beczki przy... Nie, no musimy otworzyć sobie przejście, bo kurde, jak to nam wybuchnie w twarz. Dobra, udało się. Tak zastanawiam, jakiej broni użyć do otwarcia głupiej skrzynki. No i dobra, musimy się dostać na drugą stronę. To podejrzewam, że... O, tego. Przejażdżka. Fascynująca.
samo. Używamy kart. Mi się wydaje, że tu karty najlepiej użyć, tylko musimy się wspiąć. Oni nas tymi bombami zatrali tutaj. No nie mówcie, że coś pominąłem. Jeden się zagubił. Muzyka się wyłączyła, myślę, kogo nie ma pewnie. No i miałem dobrego nosa. No, sekretów pewnie dali dużo tutaj. 10, się znalazłem jeden. Więc sorry. Ale dodatek będzie chyba bez... O nie, dałem się nabrać twórcom. Nie mam pojęcia, jak oni nas zabili. Chociaż mam przypuszczenia, że używają tych samych mocy, co biskupi z podstawowej wersji Pankillera, czyli nas po prostu jakoś telekinezą nawalają. No i na tamtych gości sobie użyjemy... kart. Przynajmniej użylibyśmy ich, gdybym nie spadł. No i super, przy użyciu kart udało nam się zakończyć ten poziom w końcu. Mówię w końcu, bo ileś razy ja tu nie doskoczyłem do tego miejsca, to też jest epicka. Tego nie zobaczycie na nagraniu, ale to jest super po prostu. Zabawa. No i zobaczmy, sekretów raczej nie znalazłem. Nie, no po raz trzeci nas trollowali. Dobra, szukajmy sobie tutaj to. Piszmy. Aha, tutaj wylądowaliśmy, gdzie byliśmy. Tu. Proszę o jedno, żeby to nie była przejażdżka maszyna, bo takich rzeczy w Pankillerze ja nie lubię. Bardzo. Gdzie my wylądujemy? Na jakimś kamieniołomie. Mamy hapeki tam są, czyli nas czeka walka tutaj. Chyba skipściłem z tymi efektami. Nie wiem, kto w nas strzela. No kurczę, no właśnie o to chodzi z tymi snajperami. Goście stoją w jakichś chorych odległościach i nas nawalają. No co, kapeczki. Musimy się do nich dostać jakoś. Jestem jeden gości.
Kto nas strzela? Gdzie on jest? No Boże, jak wtopiony. I ja mam go widzieć. Jeszcze jakie wytrzymały. Którego jakby nam się udało dostać po to życie, bo tutaj marnie wygląda. Bardzo marnie. No to my już nie żyjemy. I to nie żyjemy. O, no to twórcy nas trollowali to ostro. Może w końcu nam się uda po tylu próbach. Sorki za brak komentarza tutaj na początku tego chapteru, czy tak, jak to tak, nie wiem jak już to nazwać, bo już nie, ponieważ powtarzałem to miejsce z kolejku tutaj jakieś 12 razy, tak 12 razy dokładnie, żeby w ogóle tutaj dojść, także, a to dopiero checkpoint. Gdyby demona nam się właśnie marnuje. Bez jednego pajaca nam się zmarnował. Idźmy sobie na górę. Tutaj musi być jakieś wejście na tą górę. Tam jest amunicji.
koniec. Tak jak myślałem. Ci goście mali mieli nas tylko w amunicji. My nie mamy żadnej już amunicji. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten jeden koleś, który w nas nawalał w tej odległości. Słabo to wygląda, bardzo słabo. Dobra. Co to? A, jeden zapytałem już. Kurde, nie mamy żadnej amunicji na niego. Wygląda to bardzo słabo, bardzo. Jeszcze z nas bombami walą. Nie mamy amunicji żadnej do broni. Nie ma amunicji. Jeszcze jednego nam brakuje, jakiegoś sprężyła. No. Będziemy musieli go chyba Pine Killerem brać. Kurde. Wow! Co nam tak przywaliło? No, aż nie mogę w to uwierzyć, że nam się udało. Chociaż nie, no już nas mnie strollowali dwa razy na tym poziomie twórcy, więc ja im nie zaufam, jednak zbiorę amunicję. Uff. Cóż to był za poziom? Karty nie zdobyliśmy się, nie zdobyliśmy, ale ja i tak się cieszę, że w ogóle poziom przeszliśmy. Po tym co tam przeszło to jakieś... Ja nie wiem. Traumy dostanę. Koszmar. No i cóż, niedługo zakończymy cały dodatek Battle Out of Hell, Krainą Cieni, walką z bossem, a jak na razie to koniec. Dzięki za obejrzenie do końca, jeżeli odcinek się wam spodobał, zostawcie lajka, może suba. Do usłyszenia, no i cześć.